Siemano. Idziemy dzisiaj w trójeczkę zobaczyć naszą starą miejscóweczkę. Czy aby ci tam czasem już woda nie pokazała. I ogólnie coś tam pojeździmy. Jest dzisiaj Darek, Wiola. Będzie się, żeby jechać gdzieś dalej. A szkoda. Myślałem, że już będzie woda. Żebyśmy się coś pobawili. Lecimy gdzie indziej. Także Maciek będziesz zawiedziony, bo sucho strasznie jest, nie ma wody. Ale jedziemy gdzie indziej jeszcze zobaczyć. Nie wiem, czy tu pamiętacie z poprzednich filmów. Tutaj bardzo fajne bagienko było. Coś tam się tutaj wkleja na środku, ale to jeszcze nie to, co kiedyś. Ale poczekamy, zobaczymy. Ale oszukujesz! Boczkiem, boczkiem, nie? Tak dobrze, że pojechała. Ale może będzie jeszcze jedna taka niespodzianka mało. Miękko troszkę jest, ale spodziewałem się czegoś lepszego dzisiaj. Nie ukrywam, że chciałem trochę kłada zmoczyć, bo w ostatnim niestety nie miałem go kiedy ogarnąć. No łatwiej by było go umyć. Tutaj
tutaj mieliśmy taką następną, fajną sadzawkę. Ale też nie specjalnie jest tutaj coś. Może chyba, że będzie miękko. Zaraz wsiądę. Nie. Udało się normalnie przejechać przez sadzawkę. Taram, tadam, taram, taram, taram. Nie, 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 tu, 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 tu. Takie rzeczy to nalajcie, panie. Teraz się jeszcze znajdę drogę. Coś tam jakiś ślad mam. Dobra, ja was nie będę zanudzał. Będzie coś ciekawego, czy po prostu kamerę będę załączał. Bo tak to na razie co? Nie ma nic. Było gdzie, to przyjechaliśmy tutaj. Specjalnie dla Maćka, żeby nie było. To dla ciebie. Był ten wjazd. Z wyjazdem może być gorzej. Malina poszła teraz. Ładnie wyszedł, no. No. Aż byłem w szoku. Ale to chyba tamtej trelinki nie zahaczyłem, nie? Kołem, chyba coś tak, mi się no. Wydaje. No wiesz, bo wtedy jej nie było widać tak. O, no, chyba zruszyłem, zobacz. Tak, tak. No. No. Widzieliście? No. Ty to potrafisz. Zobacz, jak ruszyła woda, ty. Tutaj boberki też rządzą. Niedawno, no zobacz. Nie chcę krakać, ale chyba coś znalazłem. Darek! Straszny kibel. Jeszcze zobaczymy tam kawałek dalej.
Tutaj to musi być dopiero miazga. Jak tywa ma wysoki stan. To wszystko to są jedne wielkie rozlewiska. Mam, że jak przyjdzie woda, to będzie tak wesoło, że szok. Znalazłem sobie małe wyzwanie. Zobaczymy, czy uda się to przeskoczyć. Byłem w wodzie pochodzić, ale jest jedyny, to jest taki straszny muł. Ale zobaczymy. Są dwa kłady w razie W, to będą mnie wyciągać. Wiola, trzymaj. Już się nagrywał, już operowała. O. Tylko staraj się, żebyś mikrofonu nie zakryła, nie? Będziesz się topił, a Darek cię będzie wyciągał. Też mi się tak wydaje. Jesteś prawie tego pewny. A czemu wygasła mi kamera? Nie, ona nagrywa, tylko okay. Wyświetla się, wyłącza, żeby nie marnować, tak powiem, baterii. Piczy kłak, brakowało. Możliwe. I dlatego no. Ale dużo nie brakowało już. Była, najważniejsza.
No i Lipton. Nie udało się tego pokonać, kuźwa. Ja jestem taki, że jak czegoś nie przejadę, to będę tu wracał, aż się uda. No ale zobaczymy. Na GoPro może tego nie widać, ale tam jest taka wyspa, że tu jest taki lej wymyty od wody i wyskakuje. No i on mi przodem tutaj haczy, niestety. Darek już ma. Coś zjemy. Ja to się zmęczyłem, nie wiem jak oni. I polecimy gdzieś dalej. Na pewno się zjadłem. No ja dzisiaj śniadanka nawet nie jadłem. No. Mówię, Darek przyjedzie, survival będzie. Także o, no gryzlaki są, ale no co ja wam mogę, no. nie wjeżdżają, no. Nie chcemy się przebierać. Dla was to jeszcze taki ten lever hard, nie? No jeszcze nie, ja bym, żebym miał wodę od razu brane, to ładowałbyś się? I to mi się podoba, wiesz? No to kiedy się widzimy tutaj? Może w tygodniu. Dobra, ja nie gęgam, tylko biorę się za jakieś jedzonko. No pojedliśmy. Lecimy powoli tu naszym rewirom. W sumie to by było też na tyle z dzisiejszej jazdy, ale na pewno jeszcze tam wrócę, to jest bardzo pewne. O, tu się woda pokazała. Musiałeś, nie? No.
Nieładnie! To się nazywa oszukaństwo! Pomału, pomału. Śmiało, śmiało. Jak Wiola? Co? Super. Tutaj jak Wiola nie będzie czuła się pewna, to zjedziemy, nie? Dupka na tą stronę. Śmiało, śmiało. Po malutku bez gazu na samym hamulcu, nie? Ja jestem blisko, nie bój się. Wiem, że jest gruba górka, ale jak siedzisz, to tą dupkę rzucasz na tą stronę, nie? Że tylko... Darek, przed nami jest jeszcze jedna przeszkoda, bo jest drzewo, przez które będziemy przejeżdżać. Także jak Wiola nie będzie chciała, ja wjadę na górę i... Wiola, napęd na 4, nie? Pięknie! Pięknie! Bardzo ładnie! No musisz już żadnej górki nie podjeżdżać. Bardzo dobrze! Naprawdę.
Wielkie brawa dla Violi, bo dla niej to nie jest zbyt łatwy teren. Taka pierwszy raz. Ja bym ładował z tej górki, ale pojedziemy sobie troszkę na skrót. Bardzo dobrze! Nie? To pierwszy raz? No. Dobra, co, żegnamy się, to by było na dzisiaj tyle. My lecimy na chatę. Jeszcze są obowiązki, a w dodatku jest niedziela. Także siemaneczko.